Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy kochani serdecznie, z tej strony Yuken, a przed wami 51. już odcinek zlevelowania konta Fishing Planet. I stało się moi drodzy to, co zapowiadałem w poprzednich odcinkach. Idziemy dzisiaj na wyspę niebieskich krabów, także żegnamy się z Weeping Willow i będziemy szli tu. A jakie zakupy zrobiłem, bo jak widzicie kasy mi troszeczkę ubyło. Więc moi drodzy, na pewno na razie sprzętu jako tako jeszcze nie naprawiałem, myślę, że on jeszcze wytrzyma, no ta kamizelka troszkę jest słaba, ale to powiedzmy, że przy wyjściu z łowiska ją naprawimy. Kupiłem tą fajną, najdroższą motorówkę, czyli łódź basową, ona prawie 400 tysięcy kosztuje, ale będzie nam bardzo, bardzo potrzebna, nie oszukujmy się. Kupiłem, żeby mieć cztery wędki, bo mieliśmy trzy wędki gruntowe, kupiłem jeszcze jedną, no nie mamy tutaj dużego wyboru, tylko do 27 kilo, więc wszystko jest dokładnie tak samo skonfigurowane. Zobaczymy tutaj sobie na małe żywce, na duży kawałek ryby, raka krojonego i żywce shiner będziemy zmieniali, może na minogi, wszystko zobaczymy. Więc generalnie tutaj więcej jakichś wielkich zakupów, kochani, nie robimy, no może spróbujemy od rana albo od razu na wieczór sobie ustawimy. I zobaczymy, jak te ryby też tutaj biorą w nockę, więc raczej na wieczór sobie ustawimy. Zobaczmy, tak, licencję kupimy, zobaczmy, jakie mamy gatunki ryb. No, nie są to jakieś tutaj ryby, które by nas mocno kręciły. No, może ten bass pawi jest całkiem taki normalny, czy bass plamisty. Widzę, są w unikatach. Bass wielkogębowy. O, bufalo jest też jakiś... ciekawe, na co bierze ten bufalo. Aha. Okej, okay. Chroma, bo chcemy sprawdzić, czy to po prostu będzie oddawało, bo z tego, co pamiętam też z poprzedniego levelu, no nie oszukujmy się, moi drodzy, o, niszczuka jest też, jeszcze nie łowiliśmy w tej serii niszczuki, także zobaczymy, ten sierpnik je chyba dosyć często łapaliśmy właśnie ostatnio i będziemy łapali. No generalnie powiem wam, że nie ma tu takich ryb, które by mnie jakoś kręciły, może ten tarpon cały jest całkiem spoko. No i to właściwie tyle. No wejdziemy tu na chwilę. Ktoś z was pewnie zada pytanie, dlaczego nie idziemy na przykład na Boliwię. No moi drodzy, na Boliwię możemy pójść też i pójdziemy całkiem niedługo. Boliwia nam się tutaj, makumaku nam się, moi drodzy, w Peru, przepraszam, nie na Boliwię, a Peru, na makumaku. Bardzo fajna miejscówka, pójdziemy, ale musimy mieć lekko mocniejsze wędki, bo w makumaku nie damy z tym sprzętem rady. Także no niestety, moi drodzy, ale wyspa niebieskich krabów, myślę, że na ten level i na ten sprzęt, który mamy, jest całkiem okej. Okay. Także lecimy na Mississippi. Okej, okay. Wyspa niebieskich krabów, cyk. No, jak widzicie, kasy ubywa. Dobra, podróżuj. Są tutaj dwie fajne miejscówki. Jedną w miejscu respienia się można łowić, a drugą właśnie wam ją pokażę. Będziemy od niej próbowali. To jest właśnie miejscówka z kajaka. Oczywiście nie będziemy używali kajaka, a motorówki. Jest to taka miejscówka, którą mam sprawdzoną. Ciekawe, czy będę umiał tam trafić, bo pamiętajcie, moi drodzy, że tutaj no, nie mam żadnych markerów w tej chwili i wszystko będziemy, moi drodzy, na dziko łowili. Także wiecie, o, tu kolega właśnie widzę, łowi na wprost. Można jak najbardziej, ale my sobie pójdziemy. Bardzo fajnie, podoba mi się ta miejscówka, jest bardzo fajna. No i płynie. Na prawo. Bardzo mi się ta motorówka podoba. Zobaczcie, jak ona jest szybka, sprawna. Także bardzo mi się ta motorówka podoba. Płyniemy na sam koniec, moi drodzy. Oczywiście tych miejscówek tutaj jest kilka. Tutaj gdzieś się potwora łapało w którejś z nich i też tego potwora będziemy łapali. No, ale no, o, tu jest jeszcze też taka fajna miejscówka, z tego co pamiętam. I do niej też zajrzymy, moi drodzy. Jak najbardziej zajrzymy. A my płyniemy w kierunku tego statku. Tam już widzę, jakiś kolega łowi. Bardzo fajna według mnie miejscówka, na niej często łowiłem, blisko rzucamy, tak 20 do maksymalnie 30 metrów, także nie trzeba daleko rzucać. Pewnie ją znacie, tylko my tu mamy o tyle utrudnione zadanie, że musimy, kochani moi drodzy, sobie tutaj wpłynąć, żeby przybić, bo tu można przybić. Musimy trafić. Było? Dobra, udało nam się przybić. Także lecimy, moi drodzy, rozstawiamy sprzęcior i zobaczymy, co nam się uda tutaj
złowić. Ja myślę, że wiecie co, od razu bez jakiegoś tam szczypania się przewiniemy sobie czas na ten wieczór, na tą 19, żeby później zobaczyć, jak to w nockę będzie oddawało. Założyłem na wszelki wypadek na początek haczyki 8-0, nie chcę przesadzać z wielkością haczyków. Blisko rzuciłem. Chcę zobaczyć po prostu, co nam tu będzie brało, jak nam będzie brało, jak to będzie oddawało. O 20 metrów tutaj jedno trochę za blisko rzuciłem. Strasznie blisko rzucam, kurczę. Gdzie to tak jest, jak się nie ma markera? No spróbujmy, może tam. Dobra, to będzie chyba około 20 metrów. Jest, prawie. Bliżej 20 niż 10, 16 to już okej. Ale zobaczymy, tutaj sobie małe żywce. No i niestety, moi drodzy, no finanse nas trochę ograniczyły. Dlatego no nie mamy zbyt dużego wyboru, łowimy tylko na 4 wędki. Ja bym tu sobie chętnie w tym czasie porzucał spinningiem, ale już nam kasy zabrakło na wędkę spinningową, która byłaby w miarę fajna, która by oddawała. Jedno, czego już jestem pewien z pamięci, ale to też zaraz się przekonacie, to jest tylko po prostu zmiana ryb, które łowimy, czy zmiana miejscówki, żeby troszeczkę, wiecie, przenieść się w inne miejsce, ale te na tym łowisku te ryby wcale więcej expa i wcale więcej kasy nie dają niż nasze karpiki. No, chyba, że jakiś fajny nam się unikat trafi, zaraz zobaczymy, czy coś tu się zacznie dziać. To jest moja taka sprawdzona miejscówka. Wiem, że tu unikaty wyciągałem. Fajne unikaty w tej miejscówce mi siadały i było z nimi wtedy trochę walki. Nie pamiętam, słuchajcie, jakie wtedy miałem wędki. Wydaje mi się, że no raczej mocniejsze niż teraz. Więc może być troszkę, kochani, z zabawy z tym, z tą wyspą niebieskich krabów. Tam jest też fajna miejscówka, gdzie można łowić, gdzie jest taki jakby zatopiony statek. Także jak najbardziej, moi drodzy, jest trochę miejscówek. Coś tu się dzieje. Coś tu się dzieje. Pierwsza ryba idzie na raka krojonego. Nie jest ona za duża, bo szybko wychodzi. Sierpnik okrągły. Zobaczcie, ile doświadczenia. No, 167 doświadczenia. To wiecie, aż się nie chce łowić, prawda, moi drodzy? No za karpia byłem nauczony przynajmniej ten tysiączek dostawać. Za szczupaki na Michigan też tysiączek się dostawało. A tu, kurczę, 150 doświadczenia. Aż się tu nie chce łowić, ale zobaczymy, co nam się uda fajnego wyciągnąć. Ja myślę, że nie będę tutaj też jakoś przedłużał. Gdyby coś fajnego szło, to wam po prostu pokażę. Jakiś marker oczywiście postawię i będziemy zwiedzali jak najbardziej dalej tą wyspę niebieskich krabów. Będziemy zwiedzali następny, myślę, że jeszcze odcinku kolejne miejscówki i myślę, że jak na odwagę się zbiorę, to i pójdziemy dosyć szybko na Boliwię. Może tu złapiemy po prostu potwora i będziemy szli na tą Boliwię. Myślę, że tak śmiało, moi drodzy, zrobimy, bo jednak ta Boliwia, to Peru, makumaku w Peru mi się bardzo podobało, bardzo mnie kusi. Może być wesoło, może być bardzo wesoło. Także za chwilkę się widzimy, jak coś będzie brało. No dobra, moi drodzy, tak godzinkę sobie łowię i w końcu pierwszą rybę chyba mamy trochę taką naprawdę większą, bo generalnie powiem wam szczerze, no nie oddają, jeśli chodzi o exp, jeśli chodzi o kasę. Jest nudno, mimo że tu te brania są no dosyć słabe. Tu pierwsza ryba jakaś nam wzięła, trochę większa. Powiem wam, że chwilę tu jak najbardziej posiedzimy. Jeszcze może z jeden odcinek złapiemy potwora, ale generalnie ja potrzebuję jakichś jednak emocji, więc raczej pójdziemy na to makumaku. No trudno, najwyżej wędki trochę ucierpią, ale pójdziemy na makumaku. No chyba, że tutaj nam się naprawdę coś w miarę godnego no trafi, no bo coś tutaj odjeżdża. W ogóle tak jakoś w tych kaszczach dziwnie to się trochę łowi. Wam powiem szczerze, może muszę tutaj do przodu bardziej wyjść, zobaczymy. Nie, to jeszcze nic nie da. Także generalnie przez drzewa, słuchajcie, żyłka przechodzi i sruch. Także generalnie no nie jestem jakoś tutaj, słuchajcie, tym zachwycony, nie jakoś tak jak ta wyspa niebieskich krabów, no jest. O, odjechał daleko, kurde, zaraz się utopię? No, może nie. Odjechał daleko, więc jest szansa, że to jest jakaś jedyna emocja, nie? Coś, co nam odjechało, słuchajcie, na 50 metrów, więc jest szansa, że a tam nam się coś zaczepiło, dobra. Na duże mi nogi jest szansa, że nam coś fajniejszego wzięło. Coś może 30 kilo, nie wiem.
Zobaczymy, przekonamy się. Wyciągnę go i zobaczymy, no coś jest większego i to strasznie. Ale też powiem wam szczerze, że te ryby jakoś specjalnie tutaj no, mnie nie kręcą. Też zaczynając odcinek mówiłem wam, że nie ma jakichś ryb takich, wiecie, które by na mnie wow zrobiły, nie? Typu jakieś, nie wiem, szczupak. Są wszystko jakieś takie dziwaczne ryby. I zaraz ktoś by z was powiedział, że przecież no kurczę, no na amazońskim labiryncie też są dziwne ryby, tak? W sensie nie nasze. Ale tam są te rekiny, tam są te arapaimy, to jest dla mnie coś takiego fajnego. A to jakoś takie jest dla mnie, nie wiem. Ale no jak najbardziej, coś tam sobie posiedzimy, pobawimy się. Potwora złapiemy, zrobimy eksplorację, znaczy zrobimy przygotowanie do potwora w następnym odcinku, bo pamiętam jak robiłem to przygotowanie, tam takie kraby chyba trzeba złowić właśnie. Pamiętam, gdzie łowiłem tego potwora, także zobaczymy, moi drodzy. No zobaczymy, no ale generalnie długo, długo była cisza. No teraz zrobiła się 19, właśnie dopiero zaczęły wędki tak naprawdę wszystkie wariować, a długo była kompletnie, długo była cisza i na żadnej wędce nic się nie działo. Także mimo tego szczytu brań, nie? Także ja sobie tam coś robiłem, słuchajcie, to sobie tam wędki były rzucone, a coś sobie robiłem na drugim monitorze, coś sobie czytałem, sprawdzałem. No bo nie chciało mi się, po prostu nie chciało mi się to siedzieć, nie? A w ramach testów zostawiłem. No ale zobaczymy, widzowie, co to za rybka nam tu wzięła. Skoro tak odjechała, to myślę, że coś to powinno być większego. No, raczej karp 30-kilogramowy aż tak mi nie odjeżdżał, więc to może mieć więcej niż 30 kilo. Widzimy, że jest to duże na pewno. Coś dużego. To są dziwne te ryby tutaj, takie kompletnie dla mnie jakieś, nie wiem, nieznane. Próbujemy metodę na arapaimę moją znaną. O, no metoda na arapaimę tu raczej nie oddaje. Ale dla widza niech będzie, może jakiś unikacik pierwszy, bo jeszcze, słuchajcie, żadnego unikata tutaj nie trafiliśmy. Same zwyklaki, nawet medal mi żaden nie wskoczył. Także może być jakiś unikat, szczególnie, że tutaj trochę jest tych unikatów na tym tutaj zbiorniku. O, ładnie sobie samolocik, moi drodzy, ładnie sobie leci. Fajnie zrobili mapę, fajnie zrobili. Mapa mi się podoba. Nie mówię, że nie. Ryby mi się po prostu tutaj jakoś tak nie podobają. No jakoś mnie nie kręcą te ryby, które tu są. I to tylko o to chodzi, nie? Że to nie są jakieś ryby, które by mnie kręciły, ale tu coś fajnego złowiliśmy, moi drodzy, i może zmienię zdanie. O, to będzie coś fajnego. Co to będzie? Tarpon. No, 7000 doświadczenia, no to powiem wam, że tu jest już warte, żeby markerek postawić. Jak zwykle widzicie, widzowie, jakby się ktoś dziwił, czemu ja nie mam za dużo monetek. No to właśnie dlatego nie mam monetek, że dla widza ciągle stawiam markery, żeby móc wam coś niecoś pokazać. Dobra, tutaj go bliziutko chwyciliśmy na duże mi nogi. No. Jakby to wam powiedzieć, trochę emocji było przez chwilę. Nie? Troszkę emocji przez chwilę było, bo przez długi, długi czas była taka nuda, moi drodzy, że ja już myślałem, że tu po prostu. Myślałem, że tu po prostu zasnę, nie? Także przerzucę sobie wszystkie wędki. Tutaj mamy duże kawałki ryby. A nie były przypadkiem na poprzedniej wędce duże kawałki ryby? Już się zawiesiłem teraz. Chwila, moi drodzy. Czy na drugiej wędce nie miałem... Nie, to miałem raka krojonego. Okej, dobra. Okej. No, także tak sobie tutaj jeszcze połowie. Dam wam relację, bo żeby można było jakiekolwiek tam wnioski wyciągać, jakiekolwiek oceny dawać, to ja myślę, że będę mógł dać wtedy, jeśli będzie pełna siatka, o ile przy tym tempie będzie i ile za tą siatkę będzie kasy, ile będzie expa. Czyli podsumowanie dniówki, tak żebyśmy to sobie porównali do Weeping Willow, czy na przykład do Delty nawet, to wtedy możemy jakieś porównanie, wiecie, dać. Ale myślę, że tak jak mówiłem, raczej zrobimy przygotowanie do potwora, złowimy potwora, raczej gdzieś tam pójdziemy chyba na maku. Tutaj dosłownie jeden poziom chyba zagrzeje. Parę odcinków szybkich dla was nagram i raczej tak za długo tu nie będę siedział, bo jakoś tak
Tak jak mi się miejscówka podoba, bo jest naprawdę fajnie zrobiona i to sami widzicie, że jest fajnie zrobiona, tak po prostu te ryby jakoś mnie generalnie nie kręcą po prostu. Takie dziwaczne jakieś te ryby są. Także będziemy się widzieli, moi drodzy, już w podsumowaniu na sam koniec, podsumowaniu siatki, chyba żeby jeszcze jakiś naprawdę fajny unikat strzelił, to jak najbardziej z miłą chęcią wam go pokażę. No i powiem wam, moi drodzy, że mam taki dylemat mały, bo tak jak złowiłem tego unikata, tak się już znowu totalna cisza zrobiła. Mimo, że oczywiście tutaj dobrze rzucam, bo tak z pamięci sami widzicie, unikat wyszedł, to mniej więcej ten marker zgadza się z tymi, które miałem na poprzednim koncie. Z minus dobrze rzucam, ale powiem wam szczerze, jakoś w tej serii, kiedy robimy to levelowanie konta, ta miejscówka mi póki co, no nie czuję jej, kompletnie jej nie czuję, może zmienimy miejscówkę na pomost, spróbujemy gdzieś może bliżej rzucać, zobaczymy, teraz nawet nie wiem, która wędka się, niby czwarta, chyba czwarta wędka, no teraz coś tu dzwoni, no generalnie nie czuję tej miejscówki, nie? No, to tak a propos, jak ten komunikat dostajecie, że jest zaczep, to wam pokazuje numerek, czyli numerek wędki. Taka ciekawostka. Ale powiem wam szczerze, tak jak mi się, podoba mi się ta Wyspa Niebieskich Krabów, bo ona jest fajna, ale jakoś powiem wam szczerze, patrząc na exp, który tutaj dają te ryby, no poza tym unikatem, ale cała reszta, którą gdzieś tam tu łowiliśmy, zobaczcie, nawet będziecie mogli zobaczyć, takie coś nam wyskakuje. Jakaś dziwna ryba za 162 doświadczenia, no to wiecie, to jakby no nie jest motywujące, no bo wiemy, że tak szybko nam ten level nie będzie się wbijał. Także nie jest to to, czego szukam. Nie są to jakieś emocje, więc możliwe, że wrócimy tutaj łapać potwora, jeśli wy będziecie chcieli, to wrócimy i nagramy odcinek z łapania potwora. Ale ja się jeszcze zastanowię, co tu zrobić. No myślę, że siatki no na pewno nie dopełnimy, więc na pewno wam nie pokażę podsumowania. Jeszcze zobaczymy, czy w nocy coś się zacznie dziać. Chociaż z tego, co pamiętam, to właśnie za dnia tutaj łowiłem. Zresztą fajne widoki. Ja staram się tego nocnego łowienia, jak się da, w miarę unikać. Wiem, że będzie na amazońskim labiryncie taka konieczność. Do tego dojdziemy. Już taki poradnik jest na moim koncie z poprzedniego konta. Odnośnie arapajmy na amazońskim labiryncie, natomiast tutaj to potestujemy. No tu kolega coś większego widzę, że łowi. Ale nie wiem, powiem wam szczerze, nie wiem, czy... Tak jak mówiłem, nie podobają mi się troszkę te ryby jakoś... No chyba słyszycie w moim... Chyba słyszycie w moim głosie, że nie ma jakiejś energii, gdzie chciałbym tu siedzieć. Tak... Kompletnie bez szału, nie? Kompletnie bez szału, w sensie, że mówię, ja muszę coś robić co chwilę na drugim monitorze, żeby nie zasnąć, bo no, tu się nic nie dzieje, a jak już coś się dzieje, to tak jak teraz, no zobaczcie, no takie pizderytka wyciągamy, no to 200 o dziwo doświadczenia, moi drodzy. O dziwo 200 doświadczenia, no. Także na pewno mi tu brakuje spinningu, którym bym sobie porzucał, no ale to gdzie bym nie był, to niestety tego spinningu nie mamy i na razie go nie kupimy, bo 50 koła na spinning by trzeba mieć plus kołowrotek. Chyba może by się znalazł kołowrotek, ale po prostu tej kasy nie mamy, bo mamy 40 koła tylko kasy. I zobaczcie, tylko takie nam tutaj dziwadła wychodzą. O, medal się złowił, proszę, no to już rozumiem. 3000 kasy, tego doświadczenia 1800, to jakoś to rozumiem, nie? Że to już nie jest tragedia, ale... Jest dużo takich strzałów, gdzie macie ten szczyt brań, a co jakiś czas coś bierze. Tu widzę, że na pewno kolega coś fajnego łowi. Chyba coś takiego jak my. O, też medal. Kulbak. No to... Aha, kulbaka też złowił. 39 kilo. No to powiem wam szczerze. Może. Jeszcze tu chwilę. No wiecie, dwie ryby, 200 kilo w siatce mamy. No to już 200 kilo jest jakby... Zwrot akcji. Tu może spróbujemy sobie, słuchajcie, ten duży kawałek ryby zmienić na krewetki. Krewetki meksykańskie sobie załóżmy. Podobno tutaj jakieś ryby na to biorą. Jeszcze na to nie łowiliśmy na innych łowiskach. Ale na pewno brakuje mi jednej wędki. Znaczy mam spławikówkę, moi drodzy. Jakbym może mniejszy haczyk założył, może byśmy sobie tego bufalo złowili na kulki kaszy manny. Pym. Może na 5-0 spróbujmy. Ciekawe, czy to bufalo tutaj też siedzi.
Widzowie, przekonamy się, no nie przekonamy się, jak nie spróbujemy, no. Na pewno, słuchajcie, po Karpiach, gdzie było jednak to nęcenie i no widzieliście, jak te wędki wariowały, no i była cały czas akcja. Tutaj mnie to czekanie czasami troszkę przynudza, no ale czasem i warto, bo jeden unikat wpadł, dwa medale wpadły póki co, no. Myślę, że słuchajcie, powiem tak, cierpliwy i kamień ugotuje, jak mawia Pudzian często. Nie będę się tak łatwo poddawał, bo skoro jednak nagrywam wam jakiś poradnik, to nagrywam wam też w formie vloga, żeby mówić wam o moich odczuciach. Mówię wam dokładnie swoje przemyślenia. O, coś fajnego nam chyba się trafiło. Mówię wam o tym, co czuję, co myślę, jak to widzę. Wy możecie się jak najbardziej w komentarzach tutaj swoimi opiniami podzielić odnośnie tego łowiska. Ja jeszcze nie będę się poddawał. Jeszcze chcę spróbować siatkę zapełnić, bo tak naprawdę... A, medal tylko. Medalowy sierpnik. No, 1400 to tak jak ze zwykłego... No, w sumie Zakarpia też by było. Niech mu będzie, dobra. Niech mu będzie. Dobra, nie będę się, słuchajcie, jeszcze poddawał. Myślę, że jeszcze popróbuję. Myślę, że haczyki 8.0 są ok. Dyszek nie zakładam, żeby jakieś potwory nam wielkie nie siadały. Bo nie mamy mocnego sprzętu, więc jakby ktoś się pytał, czemu ósemki są haczyki, no to właśnie dlatego. No i co? No i myślę, że staram się tą siatkę jednak zapełnić i wam pokazać podsumowanie i wtedy będzie taki werdykt ostateczny, bo dopóki wiecie, nie mamy tego ekranu przy przesuwaniu dnia, tak? Gdzie jest wynik za siatkę, jeśli chodzi o exp i o kasę, no to nie możemy na razie, wiecie, nie mamy porównania, więc nie możemy się wypowiadać, więc cierpliwie poczekamy. O, kulbak czerwony, no 290, no ciężko tutaj, wiecie, kochani, o tam coś bierze, ciężko tutaj jakimś, żebym wiał jakimś entuzjazmem, prawda? Ciężko, żeby wiało tu entuzjazmem jak 270 expa. A już byśmy chcieli kolejny level wbijać, ten 60. Także wiecie, ciężko o ten entuzjazm, ale zobaczymy. No spróbuję siatkę zapełnić i wtedy dopiero będzie werdykt. Więc tu już nie ma więcej co gadać. Ja jestem cały czas w tej samej miejscówce, ona jest jedną z lepszych. Jakby ktoś się z was pytał, no bo mówiłem też, że przy Pomoście. Przy Pomoście jest spoko miejscówka, tylko tam trzeba daleko rzucać. Ta mi się bardziej podoba, bo tutaj rzucamy o wiele bliżej. Jest też fajny widok, te wiatraki w tle. Mi się na przykład to, jeśli chodzi o samą mapę, moi drodzy, to jest naprawdę fajnie zrobiona. Mi się, zobaczcie, ona bardzo podoba. Tam też jest taka miejscówka, gdzie łowi z tego zatopionego statku, czy co to tam jest. Tam się gdzieś łowi też. Chyba się podpływa i się łowi. Dobrze pamiętam. Z poprzedniego kąta. Także słuchajcie, no nie będę wam pokazywał, jak tu jakieś dziungwy małe wyciągam. Chcę wam po prostu pokazać, jak już będzie siatka zapełniona, o ile dotrwam, a jak nie dotrwam, to no to trudno się mówi, żyje się dalej, nie no. Trudno się mówi, żyje się dalej. Skoro mam, o, coś też tutaj nam takiego, myślę, że medalowego mogło siąść. Albo niekoniecznie, ale coś w miarę. A nie, zwykły tarpon. No 500 doświadczenia, no wiecie, no. Ciężko tutaj tak jakoś się cieszyć z tego 500 doświadczenia, no bo to wiecie, to za zwykłego karpia tyle mieliśmy, także ciężko skakać z radości, ale zobaczymy, tutaj sobie jeszcze spowiczek przerzucę, ale zobaczymy, moi drodzy, nie skreślajmy, o, może tu, nie skreślajmy, ja w ogóle nie wiem, czy ten bufalo może tu siedzieć, tak, ja tego nie wiem, ale no, rzucić można spławiczek, a nuż się przekonamy, czy weźmie. Także słuchajcie, widzimy się na podsumowaniu, wtedy dam wam taki już werdykt, czy zostajemy tu dalej. Zobaczę, jak będę to czuć. Na razie mam mieszane uczucia. Bardzo mieszane, ale tak często jest, jeśli chodzi o dany spot. Widzieliście to też na Karpiach, że czasem jest tak, że jest chwila ciszy, później... No różnie to wygląda, więc na razie nie będę jeszcze wniosków wyciągał. Dużo było na nie, teraz trochę się przeważyło, jestem... Na razie bez zdania, nie? Jestem na razie bez zdania, ale wszystko nam powie ekran końcowy na przesuwaniu dniówki i wtedy będę wiedział, czy jest tu sens po prostu siedzieć.
Też karpie. Z karpiami chciałem sobie dać parę dni luzu, więc jak już byśmy mieli iść na inne łowisko, to zdecydowanie byśmy próbowali Peru i Makumaku. Tam byśmy się trochę pobawili. Więc do zobaczenia za chwilę. Prawdopodobnie na podsumowaniu. No i dobra, moi drodzy, mamy siateczkę pełną. Zaraz wam pokażę kilka unikatów siadło, natomiast mnie to generalnie troszeczkę męczyło. Padł tutaj unikatowy pullback czerwony 25 kg, unikatowa chroma 42 kg i unikatowy tarpon 59 kg. Czyli trzy unikaty siadły, jeszcze tutaj żuchwak pospolity. On akurat bardzo łatwo wyleciał z wody. Czyli cztery unikaty mamy. Już wam pokazuję, moi drodzy, czas. Jak dla mnie trwało to długo, możecie sobie policzyć, bo chyba o 18 czasu gry zaczynaliśmy, to będzie gdzieś teraz o 23 czasu gry, także no 23, czyli śmiało te 5 godzin czasu gry nam niestety zleciało, ale ja się jeszcze nie poddaję, wiecie, powiem wam szczerze, o tutaj sobie już przesunę teraz może nawet tutaj na 19, spoko. Moi drodzy, nie poddaję się, przedłużam, mamy 34 expa, nie jest to jakoś super dużo, 59 kasy, prawie 60 tysięcy. No słuchajcie, za karpie wychodziło to bardzo, bardzo podobnie. Także no nie mam zdania, ale może inną miejscówkę spróbujemy, może właśnie teraz spróbujemy gdzieś tutaj połowić, czy tutaj mi wiem, że się fajnie łowiło, jeśli dobrze pamiętam, tego pomostu. Coś mi się tu dobrze to kojarzy, ale zobaczymy. Gdzieś tutaj się rzucało. Zobaczymy, moi drodzy. Sami ocencie. No chciałbym tu jeszcze jeden odcinek na pewno nagrać i tyle. Raczej będziemy szli do Peru na fajne tutaj makumaku. A co do... Mimo, że fajne jest to jeziorko, bardzo fajne, ale jakoś tak... Coś te ryby mi tutaj nie odpowiadają, powiem wam szczerze. Ale coś tam... Chciałbym, żeby ten level na pewno szybciej tutaj rósł. No, na pewno zdecydowanie, moi drodzy, na karpiach było to sprawniej, szybciej. Ale karpie na jakiś czas nam się znudziły. No może znudziły to jest za mocne słowo. Chcemy czegoś innego, czegoś nowego, więc będziemy jeszcze tą miejscówkę eksplorowali, odkrywali. Może z motorówki znajdziemy jakieś fajne miejsce gdzieś tutaj, wiecie, w tych czeluściach i tam gdzieś da się, wiecie, na brzegu rozbić. Jak takowe miejsce znajdę, to na pewno się o tym dowiecie w następnym odcinku. Jak coś odkryję, będziecie o tym wiedzieli. Tymczasem trzymajcie się, fajnie będzie jak zostawicie komentarz, jakiś łapkę w górę, udostępnijcie serię, całą playlistę z levelowania konta swoim znajomym. Dzięki, wstrzymaj się, cześć!